Ohayo, ja jestem Tosirko, a to jest Hearthstone Heroes of Warcraft. I będzie tutaj pokazany opening chyba tylko 10 pakietów, ponieważ pakiet kosztuje 100 złota, a przy moim trybie gry zbieranie tego złota schodzi tygodniami. Więc przejdźmy może do otwarcia standardowej paczki, która była tutaj na początku. I tak będzie 50 kart, więc myślę, że będzie spoko. Zaczniemy tu od góry. Mak. Brzmi imany. No spoko. Myślę, że gdzieś tutaj jakaś złota wpadnie. O, tu jest Furia Wik. No też za bardzo nie używam tej karty. Przepraszam. Jeszcze mnie ten kaszel dusi niestety, nieszczęsny. To jest rzadka karta. Za każdym razem, gdy ujawniony zostaje przyjazny sekret, zyskuje jeden punkt wytrzymałości. To mam i będę pewnie to rozkładał. Tutaj mamy dla wojownika jeden punkt obrażeń stronnikowi i daje mu dwa do ataku. Tego nie miałem wcześniej. To się może przydać czasami. Okej. Okay. No to może teraz gobliński pakiet. Dla łowcy pszczół kobry. Pewnie tego będę używał. Ja często używam takich ataków właśnie, gdzie nie wystawia się stronników, tylko stronnicy tam odwracają uwagę na jakiś dłuższy czas. Co my tu mamy? Na koniec twojej tury zadaj 2 punkty obrażeń masowemu stronnikowi i będącemu mechem. To jest spoko. O ile mi go nie zniszczą. Oj, boska tarcza. To działo. Ten czołg właśnie. Często go spotykałem, ale go nie miałem. Teraz już mam. Pochli koza. Zadaj 2-4 obrażeń stronnikowi przez wychownika 1-1 za każdy zadany punkt obrażeń. O, spoko. Rzadka karta. No, druga rzadka karta. Daj przyjaznemu mechowi +2/+2. Tego pewnie nie będę używał, chociaż jeżeli nie znajdzie się nic lepszego, to wtedy to też pieprzę. Okej, okay. To teraz pakiet zwykły. Gdy rzucisz zaklęcie, zadaj jeden punkt obrażeń wszystkim stronnikom. Też ciekawe. Otrzymuję +2 ataku za każdym razem, gdy jakaś postać zostanie uzdrowiona. To dla kapłana chyba bardzo dobre. To jest takie trochę wkopywanie się, bo zniszcz stronnika, ale przeciwnik dobiera 2 karty. Okej, okay, możemy przejść dalej. Kolejny pakiet zwykły. Daj twojemu przeciwnikowi kryształ man. Wybierz stronnika, dobierz kartę za każdym razem, gdy zaatakuje. To miałem. Tą bestię też miałem. Dobra. Daj przyjaznemu stronnikowi boską tarczę. To jakoś niespecjalnie się podoba to, co jest. Jedziemy dalej. Prowokacja. Wybierz jedno. Jeden do ataku i jeden do zdrowia. Daj stronnikowi 2 do ataku w tej turze. O, mam epicką kartę i to mi się nieźle udało. Daj twoim rekrutom z srebrnej dłoni +2/+2. O, to będzie dobre, jeżeli przyzwę sobie z 5 rekrutów srebrnej dłoni. Co mamy w rzadkiej karcie? Na koniec swojej tury przywraca 4 punkty zdrowia twojemu bohaterowi. Jakby to było jeszcze z ukryciem. A można tak zrobić nawet chyba, że da się ukrycie danemu stronnikowi. Jakby dać tej karcie ukrycie, to wtedy jest masakra. Leczę się do końca.
A ja tą niektórymi taliami mam tak, że potrafię może nie wygrać, co wyleczyć się tyle, że jak się skończą karty, to ja po prostu wytrzymuję dłużej, bo mam jakby tak dobre talie sobie, że mam z 24, a może do 30 nawet leczenia. Czyli mam 60 życia tak jakby. Dobra, idziemy dalej. I zdarzyło się chyba tak dwa razy, że skończyły nam się karty, otrzymywaliśmy już obrażenia, ja wytrzymałem dłużej, bo miałem właśnie te medykamenty. Dobra. Mamy rzadką kartę. Zadaj 6 punktów obrażeń, losowo rozdzielone. O, fajnie. Tak, tylko że jeżeli tutaj mnie zaatakuje, bo on może mnie zaatakować, obłąkany bombiarz, to będzie nieciekawie. No dobra. Pozostały nam jeszcze 3 pakiety do otwarcia. Tak szybko to przeleciłem. Nie będzie to długi odcinek, ale to nic. Wolę nie kasztek za dużo na wizji, więc strasznie mi dusi teraz, więc chcę to skończyć jak najszybciej. Okej. Okay. Gdy twój przeciwnik zagra stronnika, przyzwij jego kopię. No, ładnie. O. Bardzo mi się podoba to wyciszenie stronników i dobrze, że znalazłem taką kartę, która będzie mieć tutaj większy atak niż tamta sowa, a do tego też wycisza, bo często używałem tej sowy, żeby wyciszać przeciwnika. Na koniec twojej tury dobierz kartę. No, spoko. Też fajne. Okej. Okay. Zostały nam 2 pakiety do otwarcia. Zaczniemy może od zwykłego. I może tym razem... Tu. Przeciążenie. Toporek, tabu. Posiada szarże, gdy masz broń na wyposażeniu. O, mam drugą epicką kartę. Zadaję 1 punkt obrażeń stronnikowi za każdy posiadany punkt pancerza. To też dobre, bo można sobie pancerz czasem dość mocno zrobić, a ja mam też takie karty, które dodają 5 pancerza. Więc jakbym rzucił 2 takie na 10 pancerza, to potem 10 przeciwnikowi zadaję. Więc jest okej. Okay. Taktyki można tutaj nieźle ustawiać. O, i druga epicka karta w tej talii. W tym pakiecie. Fajnie. Przejmie kontrolę nad wrogim stronnikiem z atakiem walą mniejszym. No to też się przydaje, bo jeżeli przeciwnik ma na przykład jedną postać na tym, z takim atakiem, a czasami zdarza się tak, że mu zostaje coś takiego, bo nie jestem w stanie wyczyścić do końca planszy, to rzucenie czegoś takiego po prostu odwraca nas ze spotkania. Okej, okay, i ostatni pakiet do otwarcia. Zostawię sobie 5 tych pakietów, ponieważ, tak jak mówiłem, ciężko się zbiera, a doszła nowa przygoda i mam nadzieję, że za jakiś czas też będą karty do kupienia z tej przygody. I chciałbym wtedy dozbierać trochę kasy, dokupić 5 pakietów z tamtej przygody i zrobić drugą panią właśnie z goblinami i z tą drugą przygodą. Dobra, otwieramy ostatni pakiet. Tu. No, niespecjalnie. A tu? To też chyba miałem już. Dwukrotnie nawet dostałem. Góra. No dobra. I zobaczmy, co jest w ostatniej karcie. Na szczęście rzadka karta. Tylko, że... Pani Bólu trochę tak średnio. Będzie zadawać po 1. Chyba, że jakąś zinbanuje ją. Okej. Okay. Zobaczmy tutaj przygodę. Mamy przygodę Czarną Górę. I... Tutaj nie mam nic kupionego, bo cała przygoda kosztuje albo 700,
których nie mam w tej chwili, albo 6 euro. Dlatego płacić nie chcę, jak mam. Można za darmo, tak? Za 700 kas. Jak pozbieram na pakieciki jeszcze, to wtedy się kupi. I tutaj pisze, że będą otwarte dopiero w przyszłych tygodniach, więc myślę, że dopiero jak otworzą ostatnie skrzydło, to wtedy mogą jakieś te karty dodać. Tak, mam nadzieję, że te karty się jeszcze pojawią do kupienia. Było fajnie. W tej chwili mam 182 zwycięstwa w trybie pojedynku. Nie gram za dużo w tą grę, no. Mam większość zwycięstw, tak? Połowę chyba ponad zwycięstw niż porażek. Mój ogólny poziom to 172, no po prostu długo w to nie grałem na początku, a teraz sobie gram tak raz na jakiś czas. Na przykład robię jedno zadanie dzienne na dzień, tak? Czyli mam tutaj kapanem lub czarnoksiężnikiem, to bym rozegrał na przykład tutaj tym łotrem 5 pojedynków, żeby wygrać. I to by było chyba na tyle. Może bym zrobił te dwa zadania wtedy. I jutro na przykład kolejne, albo za dwa dni, czy coś tam w tym stylu. Bo ja ogólnie siedzę teraz tylko, jeżeli gram w tą grę, to robię te zadania dzienne. I jeżeli nie mam zadań dziennych, to nie gram. A że zacząłem to robić od naprawdę w tym roku, chyba tylko dlatego takie braki w kasie. Tu zbieram trochę kasy teraz na tą przygodę, żeby ją kupić, więc zobaczymy. Okej. Okay. Zobaczmy moją kolekcję jeszcze. Przepraszam. Doszło mi tutaj kilka kart. Fajnie. 19 dla wszystkich, a najwięcej doszło mi dla szamana, bo aż 10. No i będzie trzeba to jakoś po prostu poprzestawiać te talie, dlatego ja tutaj nie mam żadnej nowej talii, tak? Nie mam żadnej postaci, bo skasowałem wszystkie talie. Po to, że jak otworzę te pakiety, to będę mógł tutaj po prostu sobie zrobić jakąś talię. Ale nie będę robił tego na wizji. Nie. To jest takie zdradzanie, co się ma w ręce, tak? Tak jakby się grało w pokera i się pokazało przeciwnikowi, co się tam ma. Okej, pozdrawiam, cześć, popa.